Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy. Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego dziergania podkładek pod kubki w kształcie słoneczek. Robi się je bardzo szybko, dzierga się je bardzo łatwo, no i do tego bardzo ładnie prezentują się na stole. Do ich wykonania będziemy potrzebowali włóczkę. Ja wykorzystam włóczkę akrylową o nazwie Mimoza w dwóch kolorach, ciepłej i jaśniejszej żółci. Do tego szydełko 3,5 mm, no i oczywiście przydadzą się też nożyczki. Nasza podstawka w kształcie słoneczka ma średnicę około 12 cm i składa się z czterech okrążeń, tych w kolorze ciepłej żółci oraz promyczków jaśniejszych. Zaczynamy więc od środka. Nasze dzierganie rozpoczynamy od wykonania magicznego kółeczka, czyli magic ring. Kładę sobie końcówkę nitki na palcach, owijam nitkę wokół palcy i następnie przeciągam ją w ten sposób. Tworzy mi się kółeczko. Wykonuję 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i następnie pod kółeczko jeszcze 11 słupków. Mamy 11 słupków i teraz pociągam za końcówkę nitki i ściągam mocno kółeczko. A ostatni słupek łączę z pierwszym oczkiem ścisłym. Postaram się wbić pod dwie nitki. Gotowe. Okrążenie zakończone. Przechodzimy do kolejnego okrążenia. Wykonujemy 3 oczka za pierwszy słupek i następnie kolejny słupek wbijamy w to samo miejsce, ponieważ w tym okrążeniu we wszystkie oczka z poprzedniego okrążenia, czyli we wszystkie słupki, będziemy wbijać 2 słupki. Czyli powinniśmy mieć w tym okrążeniu 24 słupki, ponieważ tu mieliśmy 3 oczka za pierwszy słupek i 11 słupków. Teraz w każdy słupek wbijamy się 2 słupkami. Zakończyłam to okrążenie oczkiem ścisłym w trzecie oczko, ponieważ za pierwszy słupek zrobiłam 3 oczka łańcuszka. No i teraz ponownie 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. I teraz będziemy wykonywać naprzemiennie słupek i 2 słupki w jedno oczko. Zaczynam od słupka w słupek z poprzedniego okrążenia. W kolejny słupek robię 2 słupki. Raz, 2. Kolejne oczko i 1 słupek. Następne oczko i 2 słupki. I znowu następne oczko, 1 słupek i znów 2 słupki. I tak wygląda to okrążenie. I ponownie to okrążenie zakończyłam oczkiem ścisłym w trzecie oczko. No i przechodzimy do kolejnego okrążenia, już właściwie ostatniego, a jeżeli chodzi o środek naszej podstawki. A więc 3 oczka łańcuszka za słupek. I teraz będziemy robić taką sekwencję. Słupek, w następne oczko słupek, w kolejne oczko 2 słupki. I powtarzamy. Słupek, słupek, i 2 słupki.
Gdybyście chcieli zrobić do kompletu większą podkładkę, no to wystarczy po prostu w każdym okrążeniu dodawać jeden pojedynczy słupek. Czyli w następnym okrążeniu byłyby 3 słupki i następnie 2 słupki w jedno oczko. W kolejnym 4 słupki i tak w ten sposób możecie powiększać właściwie tą naszą podkładkę w nieskończoność. W tym okrążeniu, przypominam, to są 2 słupki i następnie 2 słupki w jedno oczko. I nasze okrążenie czwarte już zakończone. Ponownie zakończyłam je oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka. No i moi drodzy, właściwie środek naszej podstawki jest niemal ukończony. Z tym, że żeby nasza podstawka pełniła takie praktyczne funkcje, oprócz tego, że jest elementem dekoracyjnym i bardzo ładnie się prezentuje, to jeszcze chcielibyśmy, żeby naprawdę oddzielała blat stołu, chroniła blat stołu od gorącego kubka. W związku z tym dobrze byłoby, żeby była nieco grubsza. Dlatego robimy dwa takie kółeczka i teraz je zszyjemy. Czyli pierwsze kółeczko w tym momencie kończę. Obcinam nitkę, delikatnie ją wrabiam ją i zostawiam końcówki z tyłu, które teraz mi znikną, ponieważ w tym momencie zszyję półsłupkami oba płaskie kółeczka. Pleckami składam je do siebie i najpierw tutaj mam cały czas nitkę, w tym drugim kółeczku jej nie obcinam. Znajduję sobie tutaj oczko, wbijam pod dwie nitki, przeciągam nitkę i przez moje oczko. I teraz bardzo dokładnie, ponieważ w każdym kółeczku mamy tyle samo oczek, przeciągamy sobie nitkę przez oba oczka i następnie przez dwie pętelki. Czyli robimy półsłupki. W ten sposób półsłupkami zszywamy obie podstawki, czy też oba płaskie kółeczka w jedną podstawkę. Staramy się nie ominąć żadnego oczka, wtedy wszystko nam się ładnie zgodzi, a podstawka wyjdzie równiutka, no i nieco grubsza. No i tak wygląda właściwie środek podstawki już skończony. Ja teraz tą nitkę obcinam, delikatnie wrabiam i następnie wciągam do środka, ponieważ ona będzie niewidoczna. Wciągnęłam ją do środka, przycinam i nie ma po niej śladu. No i teraz właściwie zostało już nam tylko do zrobienia, zostały do zrobienia promyczki. Czyli zmieniam włóczkę na jaśniejszą i zajmiemy się promyczkami. Jak robimy promyczki? Będziemy pracowali w tym rządku półsłupków, ostatnim. Wbijamy się w jeden z półsłupków, przeciągam nitkę, następnie wykonuję oczko, wbijam się ponownie w to samo miejsce, przeciągam i wykonuję półsłupek. Tu troszeczkę sobie dociskam i teraz cztery oczka. Cztery oczka, wbijam się w drugie oczko. Zrobiłam cztery, wbijam się w drugie. Przeciągam nitkę i przeciągam przez dwie pętelki, wykonując półsłupek. Następnie narzut, wbijam się w pierwsze oczko, przeciągam nitkę przez dwie i przez dwie, czyli słupek. Następnie dwa narzuty i teraz idziemy do półsłupka, który wykonaliśmy najpierw. Wbijam się w niego od przodu pod dwie nitki i wykonuję słupek dwukrotnie nawinięty. W ten sposób powstaje mi taki trójkącik. I teraz omijam dwa półsłupki, te ciemnożółte ze środka mojej podstawki i wkłuwam się trzeci. I robię półsłupek. W ten sposób
powstał pierwszy promyczek. Zrobiłam półsłupek i znowu cztery oczka łańcuszka. Wbijam się na początku, tu mam pierwsze oczko, wbijam się w drugie oczko. Przeciągam nitkę i wykonuję półsłupek, narzut. Wbijam się w pierwsze oczko, przeciągam przez dwa i przez dwa, czyli słupek. Dwa narzuty i wbijam się w półsłupek, ten pierwszy, pod dwie nitki z przodu. Przeciągam, no i wyrabiam słupek dwukrotnie nawinięty. Gotowe. Omijam tutaj dwa półsłupki i półsłupek w trzeci. A tak prezentuje się już gotowa podkładka. Więc jak widzicie, zrobienie takich podkładek jest bardzo proste, dosyć szybkie, no a prezentują się one naprawdę ślicznie. Do tego są grubiutkie, równiutkie, idealne pod kubek. Moi drodzy, chciałabym Was bardzo zaprosić na mój blog crochet.pl, no i oczywiście zachęcić do subskrypcji mojego kanału na YouTube. A jeśli filmik Wam się podobał i w jakiś sposób Was zainspirował, to bardzo proszę o kciuk w górę. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo mocno i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.